Ostatnia, ósma tego lata potańcówka z Radiem Kielce odbyła się w sobotę w Skarżysku na skwerze Staffa. Frekwencja i pogoda dopisały. Tłumy mieszkańców Skarżyska i okolicy zdecydowali się spędzić sobotnie popołudnie na zabawie z rozgłośnią Radia Kielce. Impreza rozpoczęła się punktualnie o godzinie 17. Zebranych gości przywitała Magdalena Sitek z Radia Kielce oraz zastępca prezydenta Skarżyska Krzysztof Myszka, który przed naszą kamerą podsumował tegoroczne wakacje w mieście. Mieszkańcy coraz częściej dostrzegają, że coś się zmienia, coraz więcej jest robione dla mieszkańców miasta. Jak Państwo zauważyli, poprawiła się infrastruktura na rejowie, między innymi wiele imprez organizowanych przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji czy Miejskie Centrum Kultury. No, pokazuje, że mieszkańcy coraz częściej uczestniczą w tych imprezach i te imprezy sprawiają im coraz więcej radości. Przykładem jest na przykład dzisiejsza impreza, gdzie przy współpracy z Radiem Kielce, z Telewizją Polską Kielce zorganizowaliśmy pożegnanie wakacji. Skoczna ludowa muzyka i słoneczna pogoda zachęcały do tańca. Przed sceną nie brakowało zresztą chętnych do zabawy. Imprezę rozpoczął występ grającego cygańską muzykę zespołu Perły z Lamusa, działającego przy Miejskim Centrum Kultury, laureata nagrody Scyzoryki. Po nim na scenie pojawiła się Genowefa Pigwa z Napierstkowa z programem Pozdrawiając i bawiąc Skarżyszczan. Występ wywołał mnóstwo śmiechu i oklasków. Wystąpił także zespół pieśni i tańca Małogoszcz. Na zakończenie zaś zespół pieśni i tańca Skarżysko wykonał suitę opoczyńską. Przypomnijmy, skarżyski zespół obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia. Artyści grali i tańczyli także polonezy, krakowiaki, kujawiaki, oberki oraz ukraińską huculkę. Muzyka ludowa połączyła pokolenia, bowiem przed sceną bawili się wspólnie starsi i młodzi. Dla gości przygotowano gorący poczęstunek, bigos ze świeżej kapusty. Były również inne przysmaki.